Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Marta i dzisiaj przychodzę do was z skrzynką od Unicorsa. Wiem, że niedawno był u mnie odcinek z moją torbą i dziecką, a teraz już zamieniam skrzynkę, no ale kobieta jest zmienną i trzeba się do tego przyzwyczaić. Parę dni temu dostałam taką piękną skrzynkę od firmy Unicors i powiem wam, że na początku myślałam, że taki kolor będzie niezbyt okej do stajni, ale przemyślałam to, bo chciałam wziąć czarną, ale na czarnym bardzo, bardzo widać kurz. Jasne się też bardzo brudzi, a na tym złotym na pewno nie będzie widać aż tak bardzo tego kurzu i jest według mnie najbardziej praktyczna do stajni. No, więc pokażę wam, jak ona wygląda w środku i w ogóle całą tą skrzynkę. Później pojedziemy do stajni i pokażę wam jeszcze czyszczenie Arona. Okej, więc jesteśmy już w stajni, mam strasznie dużo rzeczy, które muszę poukładać. Wiem, że nie wszystko zmieści mi się do skrzynki, ale chcę spakować chociaż to, co najczęściej używam. Tak to sobie wszystko poukładałam. Powiem wam, że zmieściło mi się więcej niż myślałam, że się zmieści. Skrzynka jest bardzo, bardzo pojemna, więc ma u mnie mega duży plus. Bardzo podobają mi się te przegródki, dzięki nim mogę wszystko tak fajnie sobie, wiecie, poukładać. Tylko ciekawe, jak długo będę miała taki porządek. Aron już jest gotowy do czyszczenia. Przed nagraniem wymyłam mu kopyta oraz wyczyściłam, ponieważ zawsze przed jazdą smaruję mu kopyta jakimiś preparatami i przez ten czas, kiedy ja go czyszczę, to te preparaty na kopytach mają czas, żeby się lepiej wchłonąć. Przed jazdą używam oleju do kopyt, ponieważ on daje taki fajny efekt nabłyszczenia. I ten olej można używać na kopyta, które są rozmiękczone, rozmoczone lub też zdrowe, normalne. Nie można go używać na kopyta, które są pękające lub suche, ponieważ on tylko pogłębi ten efekt i one będą jeszcze bardziej suche i jeszcze bardziej pękać. A na kopyta, które są właśnie suche i pękające, polecam wam krem lub żel do kopyt. On naprawdę fajnie nawilża. Jak widać, ja smaruję również kopyta od spodu, a to dlatego, że produkty Efola są antybakteryjne i dzięki temu mogę zapobiegać ewentualnemu gniciu strzałki. Kolejną rzeczą, którą wykonuję, zanim w ogóle zabiorę się za czyszczenie, jest wypsikanie ogona i grzywy odżywkami, ponieważ z reguły trzeba poczekać, aż one się troszeczkę wchłoną, zanim zacznie się czesać ogon i grzywę. I ja dzięki temu mogę zaoszczędzić trochę czasu, bo przez ten czas, kiedy te odżywki się będą wchłaniać, ja będę mogła go czyścić. I w końcu przechodzimy do czyszczenia. Ja zaczynam od szczotki Magic Brush i rozczesuję nią takie zaklejki największe. Jak widać, Aron nie ma ich zbyt dużo, ponieważ wychodzi w tym momencie w derce środkowej, więc pobrudził się tylko na szyi tak naprawdę. I kolejną szczotką, jakiej używam, jest taka twarda szczotka z Ostera. Ona jest w sumie prawie jak z grzebło, bo jest naprawdę twarda i świetnie sobie radzi z zaklejkami, ale no nie jest aż tak twarda, wiecie, o co mi chodzi. Jest taka pośrednia, że tak powiem. I teraz czas na rozczesanie grzywy. Musiałam tylko spod kantara wyjąć takie pognięcione kosmyki, bo wcześniej tego nie zauważyłam, ale już teraz ją spokojnie sobie czeszę. I jak widać, idzie to całkiem sprawnie, ponieważ odżywka, której użyłam, bardzo ułatwia rozczesywanie. Rozczesuję jeszcze Aronowi jego marną grzywkę, która i tak już całkiem fajnie odrosła. No a tak pięknie wygląda kucyk, który jest już uczesany i piękny. Po rozczesaniu grzywy przechodzę do ogona, który jest naprawdę bardzo gęsty i puszysty, więc wyczesanie go to jest naprawdę nie lada wyzwanie. I zajmuje to dość sporo czasu, dlatego też nie robię tego codziennie i też nie chcę wyrywać mu zbyt dużo włosów. Następnie przechodzę do wyczyszczenia Aronowi głowy taką miękką szczotką i nie jest to taka typowa szczotka do głowy, ponieważ te szczotki typowe do głowy są dla mnie zbyt miękkie i nie radzą sobie z błotem, które Aron bardzo często przynosi z padoku. Następnie czyszczę go taką miotełką, ponieważ Aron bardzo lubi tarać się w piachu, więc ta miotełka świetnie zmiata z niego wszelki kurz, piasek i tym podobne. Później czyszczę Aronowi nogi taką elastyczną szczotką z Efola. Ona świetnie dopasowuje się do kształtu nóg i można nią tak fajnie objąć tą nogę, dzięki czemu bardzo wygodnie się je czyści.
To w ogóle już Wam mówiłam, że myślałam, że te szczotki to nie są takie fajne, te elastyczne, a jednak są, bo właśnie do nóg się sprawdzają super i ogólnie do całego ciała konia, ale ja właśnie używam najczęściej ich do nóg, bo są najlepsze do tego. Znowu wracamy do grzywy, tym razem odżywka na porost, którą polewam po prostu u nasady i później wcieram ją w cebulki grzywy, tak aby dobrze się po prostu tam wchłonęła. I następnie będę musiała znowu ją rozczesać, bo od tego wcierania się po prostu rozczochrała, a ja nie lubię, jak Aaron ma rozczochraną grzywę. Aaronowi się jeszcze zrobiło obtarcie za uchem, dlatego smaruję mu je taką maścią, żeby po prostu mu się to lepiej zagoiło. Aaron nie byłby sobą, gdyby nie zrobił sobie krzywdy na padoku, dlatego muszę mu wypsikać ranki plastrem w sprayu. Następnie psikam całego konia takim nabłyszczaczem do sierści. On też jest do grzywy, ponieważ uwielbiam, kiedy Aaron się tak pięknie błyszczy. I w ogóle nie wiem, czy mieliście tą odżywkę, ale dla mnie ona pachnie jak spray na owady. Jak już go wypsikam tym nabłyszczaczem, to jeszcze go przejeżdżam takim ręczniczkiem nabłyszczającym, bo on tak fajnie zbiera takie resztki kurzu i dzięki temu mam pewność, że mój koń jest naprawdę mega, mega czysty. Aaronowi chyba spodobała się ta skrzynka, no albo myśli, że ma w niej jedzenie. Tego to już nie wie nikt. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Ja zachęcam Was do subskrypcji oraz jeśli Wam się film podobał, to do dawania łapek w górę. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że mam kod rabatowy do firmy Unicorns na minus 10%. Brzmi on Marta10 na cały asortyment, więc jeśli chcielibyście sobie coś zamówić, to dzięki mnie macie zniżkę. I chciałam Wam też powiedzieć, żebyście nie bali się zamawiać z zagranicy, to nie jest nic strasznego, a jeśli będziecie mieć jakieś problemy odnośnie zamawiania właśnie z Niemiec, to dajcie mi znać na Instagramie, ja na pewno Wam pomogę. I ja się z Wami żegnam, pa!